podejmowanie decyzji o tym, że prowadzimy po alkoholu, wynika w połowie przypadków z tego, że jesteśmy głęboko przekonani, że jesteśmy trzeźwi. Bo piliśmy wieczorem, a przecież prowadzimy następnego dnia rano. Wyspaliśmy się, dobrze się czujemy i nie zakładamy, właśnie dlatego, że nie mamy odpowiedniej wiedzy, nie zakładamy, że jeszcze jesteśmy pod wpływem alkoholu. 30% to są ci wszyscy, którym wydaje się, że im się uda, bo przecież to tylko 5 kilometrów do domu, bo przecież będę jechał jakimiś bocznymi dróżkami, prawda, to tam na pewno mnie nie namierzą. No i 20% to są osoby z różnego typu problemami alkoholowymi. I to jest całe spektrum tych, którzy prowadzą po alkoholu. No i tu jest problem. Co zrobić z tymi ludźmi? To wniosek z tej statystyki nasuwa się sam. Przede wszystkim edukować. Ta wiedza o tym, jak działa alkohol, jest podstawą. Zmiana naszego zachowania w stosunku do różnych sytuacji drogowych polega na umiejętności pewnej refleksji, na umiejętności dokonania, uświadomienia sobie, że współodpowiedzialność jest dobrem, o które my musimy walczyć. Każde społeczeństwo obywatelskie zaczyna wymagać i oczekiwać szacunku. Szacunku do siebie samego. Jeżeli ja oczekuję szacunku do siebie samego ze strony władz, czy ze strony innych uczestników tego życia społecznego, w tym uczestników ruchu drogowego, to muszę też ponosić pewne obowiązki na rzecz norm, reguł i zasad, które organizują moje życie, w tym życie w ruchu drogowym. Kwestia jest, myślę, nie w zaostrzaniu kar, tylko w stosowaniu ich adekwatnie do sytuacji, do zagrożenia, również do tego, czy to jest recydywa, czy to nie jest recydywa. W każdym bądź razie tu chodzi o stosowanie kar i orzekanie ich przez sądy. No, i w naszym przekonaniu, ale myślę i w przekonaniu społeczeństwa, wydaje się, że często te kary wydają się zbyt łagodne przy dużym stężeniu alkoholu, wtedy gdy, powiedzmy, jest to kolejny raz popełnienie czynu, te kary wydają się rzeczywiście zbyt łagodne, zwłaszcza, że często sądy odwołują się do kary pozbawienia wolności orzekanej w zawieszeniu. Najczęściej oczywiście jest wymierzana grzywna, ale kara pozbawienia wolności daleko nie odbiega, bo one statystycznie są blisko siebie, blisko 50% jedna i druga, ponieważ kary ograniczenia wolności są bardzo rzadko orzekane przez sąd w tym przypadku. Ale z kar pozbawienia wolności właśnie gro orzekanych jest w zawieszeniu, co w takim odczuciu społecznym wydaje się bardzo łagodnym potraktowaniem sprawcy, a to też nie sprzyja temu, żeby ktoś inny, kto słyszy o takim wyroku, dowiaduje się w swoim środowisku, że dostał tylko w zawieszeniu, jakby nie będzie czuł się, żeby się powstrzymywać od tego. Nie będzie ta kara oddziaływała. Kara ma oddziaływać na sprawcę, ale również na społeczeństwo. Uświadomiona, że za pewne czyny można jednak się spotkać z określoną odpowiedzialnością. Więc tu myślę, że trzeba liczyć na to, że sądy jednak bardziej wnikliwie zechcą się przyglądać problemowi.